Rynek przedsiębiorców jest bardzo dynamiczny, bardzo szybko się zmienia. Młodzi ludzie chcą zakładać firmy, to widać. To widać nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Także to jest rynek, który naprawdę idzie bardzo szybko do przodu. Ich oczekiwania też się zmieniają. My chociażby spójrzmy na IDABank, bank, który jest wyspecjalizowany w przedsiębiorstwach. My obecnie 90% depozytów sprzedajemy przez internet, 60% kredytu sprzedajemy przez internet, 70% faktoringu sprzedajemy przez internet. To są ludzie, którzy nie mają czasu, to są zabiegani ludzie, że typowe oddziały banku faktycznie trochę tracą na znaczeniu. Taka jest prawda, dlatego że klienci częściej sięgają po rozwiązania online'owe, po rozwiązania telefoniczne. Nie mają czasu na to, żeby odwiedzać placówki banków. Nie mają też takich potrzeb. Potrzeby są coraz mniejsze w tym zakresie. Jakie są trendy? No, klienci są na pewno na rynku przedsiębiorców, widać, że ci klienci są dużo bardziej wymagający, szukają dużo większych i ciekawszych rozwiązań, dużo częściej sięgają po rozwiązania internetowe, online'owe, czy też po rozwiązania, które ograniczają, tak naprawdę pozwalają oszczędzać im czas. W naszym przypadku wystartowaliśmy na przykład z takim mobilnym wpłatomatem, czyli samochodem, który przyjeżdża po odbiór kasy do firmy, do oddziału naszego klienta. Czyli klienci są dużo bardziej mobilni, nie mają zbytnio czasu na to, żeby odwiedzać oddziały banków, dlatego czekają na to, aż bank przyjdzie do nich.